Dziś Dzień Dziecka. Jakie atrakcje przygotowaliście dla najmłodszych? Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych na dziś przygotowała wielkie malowanie przede wszystkim. Spektakl teatralny w wykonaniu grupy teatralnej bez komentarza z zespołu szkół z oddziałami integracyjnymi w Wałbrzychu oraz Crazy Kids i gry i zabawy dla dzieci. No i co to ma być? Chuda. Nie jest chuda? Może być. Chuda i brzydka. Nie podoba mi się. Nic się nie da zrobić. Nic się nie da zrobić. Gdzie ja jestem? Mówi! Jak brzydko. Nie brzydko, tylko ze znakiem zapytania. Co ona tu robi? Rozkazuję ci wstać. Nie podoba mi się, jak stoi. W tym stanie jest coś niestojącego. Kto jak stanęła? Rozkazuję ci usiąść. Jak ona nie siedząco siedzi, brzydko siedzi. Niech lepiej nie siedzi. Lepiej siedzi. Jak mówiłam, niech tańczy. Nie mówiła pani, że mam zatańczyć. Dziś Dzień Dziecka, jakie nie przedstawienie mówiła, przygotowaliście na tą okoliczność? Przygotowaliśmy dzisiaj spektakl pod tytułem Biało-Czarne. Jest to opowieść o dziewczynce, która przez swoje niegrzeczne zachowanie i przez to, że nigdy nikomu nie powiedziała komplementu, trafia do krainy ciemnej niesprawiedliwości. Wkrótce jednak dochodzi do wniosku, że nie jest tam szczęśliwa, dlatego dąży do połączenia czy do konfrontacji dwóch światów, bo zauważa, że w świecie czarnym jest źle, w świecie białym jest zbyt idealnie, w związku z czym trzeba pomieszać dwa światy. Ale bierze też pod uwagę fakt, że istnieje jeszcze jakiś inny trzeci wymiar, stąd pojawia się kolor pomarańczowy, czyli jakaś nadzieja, że nie tylko białe, czarne, ale jeszcze coś poza tym. Pani jest autorem scenariusza? Tak. Wszystko przygotowujemy sami, czyli od pomysłu, po dekoracje, po dobór muzyki, wszystko robimy sami. Czy nie było tam inspiracji Alicji w Krainie Czarów? Troszeczkę może jest, bo my tak uważamy, że teatr jest magiczny. Zresztą lubimy właśnie tak pofantazjować i pomarzyć. I to jest bardzo fajne w teatrze właśnie, że każdy tutaj może stać się kimś innym i odrealnić się od tego świata rzeczywistego i wejść w krainę marzeń, takich zupełnie innych rzeczy. Co później się stanie z tymi pięknymi pracami? Pracę zabieramy do Wałbrzyskiej Galerii Sztuki, ale będziemy jeszcze rozmawiać z panią dyrektor z biblioteki, czy możemy ją w foyer biblioteki prezentować. Chodź tutaj.